Ja tutaj zabieram głos z racji tego, że chciałbym powiedzieć, że niezręcznie mi brać udział w ogóle w tym głosowaniu, bo po raz kolejny partia rządząca przygotowała nam bubla prawnego, jeśli chodzi o tą uchwałę, którą za chwilę będziemy głosować, no to ona tak naprawdę pozostanie w sprzeczności do rozporządzenia, które zostało opublikowane dnia 15 maja, a wszyscy wiemy dokładnie, że okres na zmianę stosunku pracy, warunków pracy, w tym przypadku wynagrodzenia burmistrza, zawiera 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Więc nie jesteśmy w stanie spełnić warunków wypowiedzenia, przestrzegając zasad pracy, a więc tak naprawdę ta uchwała jest zupełnie niezasadna i podejmowanie tej uchwały to daje tylko obraz tego, jak w Polsce w tej chwili pisane jest prawo, jakie ustawy tworzone są w Warszawie, akceptowane są przez Sejm, przez Senat, potem podpisywane przez prezydenta. Ja tu mam pytanie, no co będzie dalej? Czy gdzieś w przyszłości w ogóle Rada Miasta będzie do czegokolwiek potrzebna? Mam bardzo duże wątpliwości w ogóle, czy ta uchwała jest potrzebna, dlatego że rozporządzenie o wysokości wynagrodzeń w samorządach nic nie mówi o tym i nie zmusza rad gmin i miast do tego, aby przygotowywały nową uchwałę. Dwa, w ogóle w rozporządzeniu nie ma mowy, że wygasają czy tracą moc poprzednie uchwały. Nasza uchwała cały czas jest w mocy o wynagrodzeniu burmistrza z 2014 roku. I jeżeli nie zostanie uchwała dzisiaj podjęta, ta nowa, zmieniająca wynagrodzenie, to tamta uchwała będzie cały czas obowiązywać, bo rozporządzenie nie mówi, nie ma żadnych przepisów szczegółowych mówiących o tym, że uchwała traci moc i Rada musi podjąć nową uchwałę. Dlatego ja mam bardzo duże wątpliwości. Kto z pań i panów pragnie się za podjęciem uchwały umieszczonej na druku numer 536? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowała jedna osoba, przeciwnych 10, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Członkiem Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jest pan burmistrz, oceniam jego pracę bardzo pozytywnie i nie wyobrażam sobie, że miałbym zagłosować za tą uchwałą, czyli ocenić negatywnie działania pana burmistrza Majewskiego. I to jest moje uzasadnienie. Mógłbym dużo więcej na ten temat powiedzieć. A nie jest to głosowanie jednocześnie przeciwko trochę partii? Nie. Jak najbardziej jestem za Prawem i Sprawiedliwością, ale też jestem za moim burmistrzem. A poza tym jestem przede wszystkim wybrany przez mieszkańców Kościerzyny i tak do końca im jestem winien wierność, a skoro burmistrz Majewski świetnie się sprawdza na tym stanowisku, to dlaczego ja mam zagłosować przeciw? Myślę, że gdyby to miał wgląd w stan budżetu premier, czy pan prezes Kaczyński, jestem głęboko przekonany, że bardzo pozytywnie oceniliby działania burmistrza Majewskiego.